Jedna rzecz nigdy nam się nie znudzi. Kawał. Nie martwcie się, dziewczyny. Padłyście ofiarą zwykłego psikusa. Oto kolejne żarty, które z chęcią wykręcisz swoim znajomym. Co tam oglądasz? Hej, kto ci pozwolił wziąć sobie gryza? Dziwak. Poważnie? Następnym razem, gdy twoja psiapsiuła zechce sobie wziąć kęsa, daj jej spróbować czegoś niezapomnianego. Brudna skarpetka? Fantastycznie. Teraz weź sobie gryza. Fuj, brudna skarpeta? To chyba nauczy Emily, by sama zadbała o swoje żarcie. Może idź umyj zęby. Małe porządki w niedzielę nikomu jeszcze nie zaszkodziły. No, chyba gotowe. O, Amy? Może byś tak pomogła koleżance? No cóż, wygląda na to, że telefon jest bardziej interesujący. W końcu po co się męczyć, skoro wiesz, że przyjaciółka i tak to posprząta? Fiu, ale się zmęczyłam tym sprzątaniem. Pewnie dlatego, że wszystko zrobiłam sama. Hej, Amy! Czego? Mogłabyś przynajmniej dopchnąć tamte śmieci? W końcu wysprzątałam całe mieszkanie. Proszę. Przynajmniej tyle możesz zrobić dla koleżanki. A! Nie wiedziałam, że tam pełno wody. O, wow! Co za widowiskowy dowcip. Warto było pomimo bałaganu. O nie, moja skarpetka cała mokra. Nienawidzę cię, Lili. No cóż, Amy chyba jednak będzie musiała posprzątać. Dobra, straszny tu bałagan, ale nie ma tego złego. Może w następną niedzielę odłożysz komórkę i pomożesz odkurzać? Co, Amy? Myślałaś kiedyś, jakby tu rozkręcić nudne popołudnie w parku małym żarcikiem? Olivia But! Nie martw się, zawiążę ci. Następnym razem, gdy będziesz pomagać koleżance zawiązać buty, dodaj kilka węzełków gratis. No już. Ła! Okej, obejrzyjmy to sobie jeszcze raz. Biedna Olivia nie miała pojęcia, że to był jej ostatni kęs. Na pewno będzie siniak. Emily, jak mogłaś mi to zrobić? Przyznaj, że to było śmieszne. Ale jeśli chcesz wypróbować ten kawał na znajomych, zrób go na trawie. W trakcie łazienkowych porachunków warto zastanowić się nad filozofią życia. Lana, możesz tu przyjść? Co chcesz? Przyniesiesz mi telefon? Proszę. Okej. Wreszcie. Wow, ile nowych wiadomości. Co jest? Ekran pociemniał. Lana! Co znowu? Mogłabyś mi przynieść ładowarkę? Mam 2% baterii, widzisz? Dobra. Leci. Dziękuję. No dobra, podłączamy. I gotowe. O nie, wygląda na to, że skończył ci się papier toaletowy. To chyba jakiś żart. Cóż, dalej. Zawołaj ją. Lana, możesz przyjść na sekundę? Czego? Och, skończył się papier toaletowy. Spoko. Weź rolkę do ubrań i papier toaletowy. Złóż je razem. Jeszcze tylko suszarka. Idealnie. Uwaga, nadciąga Lana. Masz tu swój papier toaletowy, cały cieplutki. Ach, a tak papieru toaletowego. Potrzebuję tylko troszeczkę, a nie całą rolkę. To cię oduczy dręczyć mnie wrzaskami z toalety. Obyście miały jeszcze jedną w zapasie. Amy, żyjesz? Ech, no jestem. Jeszcze cię dorwę, Lana. No dalej, Batman. Jest tak cicho, że ledwo słyszę. Tam głośniej. No, dużo lepiej. Pić mi się chce od tego popcornu. Już koniec? Nie chcę się oderwać od telewizora. Szybko skoczę, raz, dwa. Tak, świetna okazja na dowcip.
Wystarczy tylko pilot i dwa plasterki taśmy. Naklej dwustronną taśmę na kilka guzików i przyklej pod szklanym stołem. Gotowe, teraz tylko czekać. No, pragnienie nie ma szans. Co jest? Co do licha? To jakaś magia? Mroczków dostałam przed oczami, czy jak? A, jak to się w ogóle tam dostało? Wietrze, że to sprawka Emily. Cześć, sorki, że czekałaś. Tylko coś sprawdzę. Dobra, muszę ci coś opowiedzieć. Lili, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Halo, tu Ziemia. Dobra, to przestanę gadać. Moja siostra dzwoni. Hej, co tam? Nie, nie jestem zajęta, opowiadaj. Lunch z taką znajomą to żadna frajda. Rany, co ona robi? Recytuje swoje CV? Nawet nie mogę nic zjeść z nudów. Hej, halo. Coś przerywa. Halo? Chyba przerwało. Aha, bateria. Gdzie jest gniazdko? Czy Lili w ogóle wie, że Amy nadal tam siedzi? No cóż, mogłabym tak siedzieć i użalać się nad sobą, albo trochę podkręcić atmosferę. Ten dowcip jest bardzo łatwy i genialny w swojej prostocie. Potrzebujesz tylko zdjęcia gniazdka. Nie zapomnij o taśmie dwustronnej. Przyklej całość do ściany i zaczekaj na efekty. Aj, nigdzie nie mogłaś znaleźć, popatrz. O, faktycznie. Co? Czemu nie wchodzi? Haha, bardzo śmieszne. Cóż, wygląda na to, że będziesz musiała ze mną rozmawiać. Niezły kawał. Oj, zapomniały zabrać karteczki. Wszyscy wiemy, co będzie dalej. Hej, coś jest nie tak. No wchodź. Emi, spójrz, twoja wtyczka. Rany, ten kawał jest genialny. Czemu drobniaki tak łatwo się sypią? O nie, przelatują przez szczeliny. I poleciały. Psia kość, teraz trzeba będzie je pozbierać. O, Emily, miło z twojej strony. Co, złodziejka? To przeciwieństwo dobrej przyjaciółki. Ojej, wszystkie monety się gdzieś poturlały. Nic nie zostało. Zaraz wracam. Coś mi tu nie gra. Chyba Emily zasługuje na mały żarcik. Tak, stary trik z pieniążkiem i klejem. Nałóż trochę super glue na monetę i przyklej w dowolnym miejscu. Teraz czekamy, aż Emily wpadnie w pułapkę. Wraca. Super, wróciłaś z ciasteczkami. Zachciało ci się, co? Patrz, pieniądze. Nie mogę podnieść. Przykleiło się do stołu, czy co? Co do licha? Pomyśl. A, wiem. Super glue. Oddawaj. Który z tych kawałów spróbujesz najpierw? Udostępnij ten filmik znajomym i subskrybuj nasz kanał na YouTube, by nigdy nie przegapić żadnego odcinka. Miłej zabawy. Do następnego.